wspieram się w tą sesję nadzwyczajną na tej sesji. Witam serdecznie panie Pawle Czbanku. Mam, panie przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek formalny, żeby przerwać
dzisiejszą sesję i zrobić ją, no, dać tydzień czasu, powiedzmy, rady, bo z tego, co się zorientowałem, to część rady też te wnioski wybiorę, też ma takie samo odczucie, ja. I dać tydzień rady, czyli powiedzmy ich pozostałym, tutaj myślę, że ktoś może się z tym zgodzić, na to, żeby zapoznać się właśnie z tymi materiałami, żeby powiedzmy zrobić sobie odpowiedni pogląd i podjąć dyskusję. Od razu, proszę Państwa, chcę zaznaczyć, to nie chodzi o to, jak ktoś powie, no czemu nie idzie. A uważam, że za tydzień ta dyskusja będzie bardziej merytoryczna, dlatego że jak mam ochotę, powiedzmy, osobiście się przejść, zobaczyć, podyskutować z panem naczelnikiem, zobaczyć, co się dzieje i powiedzmy sobie, co robi samemu pomysł. Dzisiaj dopiero miałem możliwość zapoznania się właśnie z tymi odpowiedziami na te tutaj zarzuty. No i stąd jest ten mój wniosek formalny. O przerwaniu dzisiejszej sesji, wznowienie jej, no na przykład, ja myślę, proszę Państwa, za tydzień, prawda? Mamy za tydzień sesję 18 grudnia. No i żeby, powiedzmy, po sesji budżetowej wznowić sesję obrady dzisiejszej. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę Panią Mecenas o wyjaśnienie na temat głosowania nad wnioskiem formalnym. Zawarty jest w statucie paragraf 21, który mówi w ustępie pierwszym o tym, że sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, jednakże z zastrzeżeniem ustępu drugiego. W ustępie drugim treść została zapisana w ten sposób, że na wniosek przewodniczącego bądź radnego rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Czyli wniosek pana radnego jest wnioskiem niewątpliwie formalnym w oparciu o tenże przepis statutu, którego skuteczność będzie uzależniana od głosowania przez radę zwykłą większością głosów w trybie artykułu 14 ustawy, gdyż tak jak to zostało zapisane, to rada postanawia o przerwaniu sesji i kontynuowaniu zakresu. Proszę Państwa, wniosek pełnoformalny, pismo dotyczące tych uwag. Przewodniczący, że to dzisiaj tu wszystko pokażemy. Ale za to nie są przygotowane do dyskusji. Bardzo proszę. Nawet no, jak raczej to będą przygotowani, że zobaczą i wysłuchają to, o czym mówimy. Moje panie przewodniczący, proszę nie stawiać po pamięci, że radni, proszę zauważyć, w jakim świetle stawia nas pan radny, że radni są nieprzygotowani. No naprawdę to jest tak, jakbyśmy rozmawiali, że radny jest przygotowany do tego budżetu. Czy tego, co się dzieje w mieście. To ten artykuł, który pan jest przygotowany, wynikający ze statutu, on nic tak naprawdę nie wnosi w kwestii tych merytorycznych, które miałem. Szanowni Państwo, czy są z Państwa radnych jest zatem, aby wniosek radnego wyciąga poprzeć, żeby sesję przerwać i do 18, uważam za tydzień jest akurat dobra okazja, bo jest sesja budżetowa. Moglibyśmy po zakończeniu sesji budżetowej znowu sesję decydują, że ta
końca. Bo nie mają wiedzy, panie radny. Ale to za zasłaniamy się, nie mają wiedzy. Państwa, proszę, nie wiem, kto z państwa radny się zapowiecie, by za... Panie przewodniczący, ale pan po prostu, tak powiem, ośmiesza radę całą. Pan się z niego chyba nie słucha. Panie przewodniczący, tak nie można. Tak nie wolno robić zgodnie z kodeksem etyki radnego. Stwierdzam, że sesja została przerwana i zrobimy sesję 18. To jest po sesji, ale dostarczyli materiały dotyczące również dotyczy sesji nadzwyczajnej, kiedy... Ale on się nie odnosi do nadzwyczajnej. Ale wnioskodawcy nie mówili o tym, że sesja ma się odbyć na 2, 3, 5 posiedzeniach. Tylko podali dokładnie dzień, godzinę. Ale panie przewodniczący, to ja tak. Pan miał już 2 tygodnie temu. Nie wiem, dlaczego odsyłał do pana burmistrza. Ten list otwarty był skierowany do pana burmistrza. Pan burmistrz dostał ten list i otrzymał go. Pan dostał do wiadomości. Otrzymałem odpowiedź, pan. Dobrze, dobrze. My czekamy na odpowiedź od burmistrza. Niestety w tym sposób poczekaliśmy, dlatego postanowiliśmy zwołać. To jest sprawa bardzo ważna. Mamy przygotowane materiały i wszystko. Co to Państwo będziecie zrobili, to jest żałosne. Państwo nie jesteście zainteresowani, żeby się dowiedzieć, czego to dotyczy. Państwo chcecie to przenieść na sesję budżetową, kiedy będzie dyskusja. Państwo nie dostarczyć materiałów i nie dawać możliwości się komuś podniesienia i dyskutowania na merytorycznej dyskusji. Ale mamy dzisiaj materiały. Ale nie, jak dzisiaj Państwo powołali? Jak to sobie wypowie te materiały? Jak Państwo, przychodzicie na sesję, to krzyczycie, że za mało danych. Ale mamy zdjęcia, Pani Burmistrza, faktycznie mamy zdjęcia. Proszę Pani, muszę stworzyć to wszystko, to jest tylko wdraska. Pana, Panie Burmistrzu, ale... Proszę złożyć na sprawę. Ale pan nie ma wiedzy na temat tego, co pan mówi w panu. Nie, ja nie wiem. Potem to byśmy porozmawiali. Zrozumienia prawicy, wiecie co?
ja a pan nie wola. Ja za tym panu nie mogę, bo ja mam w swojej sprawie... No to niech pan wyznaczy mi ten. Ja nie mówię, że to musi być za tym. To co? To co, żeby... To co, żeby pan znowu to wykonał? Panie, to pan jest na pana samostawę. Niestety muszę stwierdzić z przykrością, że miał pan rację. I co z tego było? Ale jest pan, ja to jest łamanie prawa. To jest łamanie prawa, to jest taki chuliganizm. Wnioskodawcy zostali pozbawieni głosu w ogóle. To prostactwo, normalne prostactwo polityczne, prostactwo takie, takie poniżej prawa. Nieszczęściem jest to, co mówiłem parę razy tutaj na sesji, że inspektorem nadzoru jest pracownik merytoryczny. Nie, tak to wygląda. Zobaczcie państwo, ja tutaj mamy następne zdjęcia. Zobaczcie, jak to zębami pocharatane, jakaś podsypka, która tam gdzieś została po kimś. Tak to wygląda, proszę państwa, to jest 8-9 cm, tak tutaj widać, 8 cm. I na to, bo tyle trzeba, żeby tą warstwę zrobić. Tak wygląda, 7 akurat, 8. I to jest to kruszywo mi. Ma być koszyło z kamienia łamanego. To jest zwykła, przywieziona z Piotrowic, zwykła belejaka podkółka zawierająca masę żelaza, bo zresztą widać kolor jak jest. Ona jest kompletnie nieprzypuszczalna, ona wody nie chłonie, bo jest tak uszczelniona żelazo. Zobaczcie gotowe do położenia warstwy Hans Agrant podłoże. Tu powinno być kamień od 0 do 31,5. Tak to wygląda. Żadnego profilowania, nic kompletnie tutaj nie ma. Zobaczcie, tutaj stan istniejący u góry to jest ta istniejąca ósemka, do niej dochodzi nowa, też miała być ósemka, jest szóstka. I pana burmistrza to nie interesuje, wszystko jest dobrze. Zobaczcie, naprawdę można by zadać pytanie, czy z prawej strony jest koryto, czy z lewej strony. Zobaczcie, czy to się, czym się różni? Niczym się nie różni. I to oczywiście tak samo tutaj. Naprawdę trudno by było powiedzieć, z której strony ta ścieżka ma być. A tutaj zobaczcie państwo, jak jest przygotowane. Bryły tutaj widać ziemi, kamieni, cegieł, wszystkiego. Jest to przejechane tak z grubsza tylko ładowarką i zobaczcie, gdzie ziemia trafia. Właśnie to jest te 5 km. Zobaczcie, gdzie opór jest. Od strony drogi nie ma ław żadnych, nic nie ma. Tak wygląda właśnie wykonawstwo. Zasypuje się zwykłą ziemią. I to tak wygląda. Zobaczcie, jak tutaj widać nogi. To jest już gotowe, to co nie było ruszane. To jest gruzowisko z cegły. Proszę zobaczyć, jak pięknie są wykonane bruki wzdłuż obrzeży na zewnątrz. Bruki właśnie z gruzu, które miały być na 5 km wywiezione. Pan burmistrz tego nie chce wiedzieć. Zobaczcie, to są właśnie, to są fakty, to są dokumenty, to można pokazać, w którym to miejscu jest, można to odkopać. Zobaczcie, ile pracy sobie wykonawca włożył w to, ale oni nie chcą tego słuchać. Oni wiedzą, że źle zrobili. Zobaczcie, jak to wygląda. To są miliony. Tak wszystko wygląda. Cała... Tak. Zobaczcie, na każdym kroku to są zdjęcia, mamy filmy. To tak wygląda właśnie, to jest typowe. To jest właśnie korytowanie. To jest korytowanie jaworskie. Wydziobać takie rowki, ziemię na bok rozplantować i jest wszystko. Wywiezione, przywiezione, nic nie trzeba robić. No jest idealna sytuacja, nie? To widać. To jest to właśnie, to widać wszystko. Powiem, że powiem początku, to co się dzisiaj odbyło, to był jeden wielki skandal. Wnioskodawców potraktowano pewnownie. Rozpędzono pana burmistrzowi. Ludzie rozpędzili sesję, nie byli zainteresowani wysłuchać. To były właśnie materiały do dyskusji, żeby zobaczyli, tu nie mieliśmy podejmować żadnych decyzji. Wnioski, które ewentualnie by się nasunęły pod koniec dyskusji, wtedy można było zgłosić i przegłosować. Ani pan burmistrz, ani jego radni nie byli w ogóle niczym zainteresowani. Nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, ale postaram się dowiedzieć. Pani Teresa. Ja chciałabym powiedzieć, że najbardziej uderzyło mnie to, że nasz kolega radny Jacek Wieczorek powiedział, że on na ten temat nic nie wie. A przecież byliśmy na połączonych komisjach w marcu, w kwietniu, jeśli ja dobrze pamiętam, na wizji lokalnej, tam był z nami, był przecież, prawda? Mało tego, przecież jest szefem komisji budżetu, prawda? Czyli opiniuje też pieniądze, tak, no właśnie. I wydaje mi się, że to, co dzisiaj się stało, że wnioskodawcy, czyli ci, co złożyli prośbę o zwołanie sesji, nie mieli nawet, nie mogli nawet cokolwiek powiedzieć.
i zdecydowali o przerwaniu sesji, prawda, ludzie, którzy w ogóle na dobrą sprawę nie twierdzić, że niewiele na ten temat wiedzą, bo jeśli szef komisji budżetowej coś takiego mówi, a jeszcze uczestniczył w tych komisjach wcześniej i opiniuje budżet, prawda, kolejny rok, to nie jest po prostu przykro, że musi tak powiedzieć o swoim uczniom. Dobrze, to jest, ja uważam, proszę Państwa, ja uważam, że naprawdę jako radni powinniście być zadowoleni, że to jest wygrana, ja uważam, że wasza wygrana. Oni dzisiaj pokazali, że oni są kompletnie bezradni, oni poddali się w tym momencie. Nie mieli argumentów żadnych i się poddali. Takie moje zdanie jest i tak jak patrzą z boku, nie? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że to będzie, proszę Państwa, nie jest niczyja wygrana. Dlatego, że to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest smutne. Najsmutniejsze jest to, że my jako reprezentanci grup społecznych mieszkających w Białorusi nie mamy możliwości wypowiedzenia się, wysłuchania się obywatelów miasta. Znaczy, że grupa pan przychodzi z wnioskiem na sesję. Sesja jest zwoływana. Nagle okazuje się, że część radnych głosuje, że oni nie chcą pana słuchać. A my nie chcemy nic wiedzieć. Prawda? Tak. To jest żałosne, to jest smutne, to nie jest niczyja wygrana. Nie spodziewałem się, że aż tak do takiego dojdzie. Ja przyszedłem tutaj z nadzieją wysłuchania obydwu stron i wyrobienia sobie opinii na pewien temat. Niestety pan mnie odebrano. I to kto mi odebrał? Kolega radny. To po prostu nie ma chyba precedensu w naszej historii tutaj parlamentu. Ja bardzo dziękuję. Jeśli mogę podsumować, to rozumiem sobie stanem, bo chcę widzieć Państwa twarze, ale jestem też głęboko wzburzony tym, co się dzisiaj tutaj stało i nie sposób właśnie tego wyrazić teraz, kiedy są te emocje, kiedy są te gorące myśli takie na bieżąco. Po pierwsze, niestety w historii tej Rady już mieliśmy tego typu procedowanie w tematach, kiedy były niewygodne, po prostu w sposób siłowy ten temat się zamykał.